Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w LX2. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek rozpoczynamy od rozmowy z Irisą i zobaczymy w ogóle, kim jest ta kobieta, bo jej w ogóle nie pamiętam i nie znam z jedynki, ale no wiemy, że jest tutaj dosyć ważną osobistością, więc liczmy, że da nam jakiegoś questa. Jak śmiesz tak po prostu się tu zjawiać? Nie zamierzamy tolerować cholernych zdrajców. No, przysłał mnie Eleksator. Przysłał mnie Eleksator Azog. Nie obchodzi mnie to. Pamiętam, co zrobiłeś. Obaliłeś hybrydę, zniszczyłeś konwertery, pozabijałeś naszych ludzi. Gdyby mi pozwolili, załatwiłabym cię tu i teraz. Z hybrydą nie czekała was żadna przyszłość. Nikogo innego także. Zrobiłem to, co musiałem. I sądzisz, że miałeś prawo sam o tym decydować? Słuchaj, jeśli chcesz mnie zabić, to się nie krępuj. Ale czy byłby w tym sens? Z tego, co zauważyłem, świetnie sobie radzicie. Przestań ją prowokować, albo będziemy mieli przesranę. Twoja ocena sytuacji okazuje się równie ograniczona, co ty sam. Nasze zapasy Eleksu wołają o pomstę do nieba. Straciliśmy połowę terytorium. Walka z najeźdźcą pochłania ogromne ilości zapasów. Jak zamierzacie temu zaradzić? Jak tylko się da. Moim zadaniem jest dbać, by nikomu z nas nie stała się krzywda. Pamiętaj o tym. Tym bardziej, że i tak ledwie cię toleruję. Jeszcze nie widziałem cię tak wściekłej, Iriso. Ciekawe dlaczego, prawda? Mimo to nie o tym rozmawialiśmy. Skoro tak ci uprzykrzam życie, to dlaczego w ogóle rozmawiamy? Niech twoi agenci pociągną za spółz. I razem ze mną wystąpią przeciwko Azokowi? Nie sądzę. Niemniej jednak, szybka śmierć to dla ciebie zbytek łaski. Czego ode mnie oczekujesz? Że zniknę? Wybór należy do ciebie. Ucieknij jak wcześniej, albo spróbuj naprawić wyrządzone krzywdy. W pierwszym przypadku przestań marnować mój czas i wynoś się. Gdzie przyda się moje wsparcie? Najpierw ktoś w ogóle musi cię o nie poprosić, a lista chętnych będzie raczej krótka. Skibor nie odmówił mojej pomocy. O czym ty mówisz? Skąd wy się znacie? Towarzyszyłem mu podczas pewnego krótkiego zadania. Jeśli to prawda, Skibor wszystko potwierdzi. Cholera, co tam się stało? Wydaje mi się, że rozmawiałem już z najważniejszym. Mamy nowy poziom. Ciekawe, co powie na to starzec. Oj, nie wiem, Jax, ale biegnijmy za Irisą, bo coś się tutaj dziwnego wydarzyło. Jezu, kobieto, ja nie mogę nadążyć. Weź się. Wszyscy za mną. Idź za Irisą. Jak na razie to tylko ja idę. O kurde. Co się dzieje? Gadaj. Nie wiem, ja... Odpowiadaj! Skibor jako ostatni. Ostatni co? Przyszedł tu wziąć Elex, a potem... Potem nastąpił ten wielki wybuch. Wystarczy. Wszyscy mają wracać do pracy. Od teraz ja się tym zajmę. Tak jest. Mów natychmiast! Czy to twoja robota? Wróciłeś do nas, by nas zaatakować? Co? Przecież przez cały czas byłem z tobą. Nie rób ze mnie kretynki! Zjawiasz się tu znienacka po iluś latach, razem z naszym agentem, po czym zarówno on, jak i jeden z naszych silosów wylatują w powietrze. Przypadek? Nie sądzę. Daj mi spokój. Co miałbym na tym ugrać? Na pewno więcej niż Skibor. Podczas gdy ty usilnie się wszystkiego wypierasz, jego można już tylko zeskrobać z podłogi. No cóż, ale uprzedzenia to nie dowód. Uprzedzenia nie stanowią dowodów. Jeśli rzeczywiście nie masz z tym nic wspólnego, to w twoim interesie leży, by dostarczyć mi odpowiedzi. Do roboty. Zbadaj każdy trop. Chcę wiedzieć, co tu się dokładnie wydarzyło. Muszę złożyć meldunek Eleksatorowi Azokowi. Za godzinę zdasz mi raport. Ruszaj!
Co jest? Nie ma tu nic. No cóż. Dobrze byłoby zwerbować dla szóstej siły samych wojowników. A Alex? Co z naszymi porcjami? Sprawa została już załatwiona. Kto i kiedy to zrobił? Dowódczyni Irisa. A teraz przestań zadawać pytania. Agenci wszystkim się zajmą. Możesz więc wracać do pracy. Ruchy! Opowiesz mi więcej o eksplozji? To była ogromna. Upadłem na plecy. Co stało się tuż przed wybuchem w Silosie? Już mówiłem dowódczyni Irisie. Skibor chciał odebrać swoją porcję Eleksu. Przepuściłem go i po kilku minutach wszystko trafił szlak. Czy Skibor zachowywał się podejrzanie? Nie. Na dodatek nie miał przy sobie nic tak dużego, co można by zdetonować z takim skutkiem. Urządzenie takich rozmiarów zauważyłbym natychmiast. Czy ktoś zdołałby podłożyć bombę w Silosie wcześniej? To wykluczone. Cały teren jest bez przerwy monitorowany. Przecież ktoś musiał w jakiś sposób dokonać tego zamachu. Też tego nie rozumiem. Nie da się tego wyjaśnić w sposób logiczny ani wiarygodny. Nic więcej ci na ten temat nie powiem. No dobrze, przepytaj Xela. Udało nam się to zrobić. Wejdźmy sobie w dziennik i może ustawmy sobie dochodzenie albów jako zadanie. Musimy zbadać okolice Silosu. Także spróbujmy. Metal z Silosu z Eleksem. No, nic interesującego. To chyba Skibor. Kawałki ciała ludzkiego. Wybuch musiał rozerwać Skibora na strzępy. Dobra, dalej. Osad z siarki. Siarka. Na pewno nie pochodzi z Silosu. Być może zawierała ją bomba. Tu jeszcze coś leży. Ten metal nie wygląda, jakby pochodził z Silosu. Dziwne. Nic więcej chyba nie znajdę. Muszę powiadomić Irisę. No to biegnijmy do niej w takim razie szybko. A czy ja jeszcze mogę coś z Xelem pogadać? Nie mam teraz czasu. Nie mogę. No to nie. Chodźmy w takim razie ogarnąć ważniejsze sprawy. Irisa powinna być dziś tutaj, na piętrze. O, chyba idzie. Zdobyłeś informacje, o które prosiłam? Nie wiem, co dokładnie wydarzyło się przy Silosie. Wszystko jednak wskazuje na zamach bombowy. Co ty nie powiesz? Zaraz jeszcze uznasz Skibora za sprawcę. To jedna z możliwości, tak. Odkryłem też, że metal przy jego zwłokach nie pochodził z Silosu. Dziwny metal. To rzeczywiście wskazywałoby na tę twoją teorię o bombie. Mimo to potrzebuję mocniejszych dowodów. Eleksator Azog żąda faktów, a ty mu je podasz. W porządku. Czym powinienem się zatem zająć? Ślady znalezione przy Silosie dostarczyły nam za mało informacji. Przyda się nowy punkt odniesienia. Co z przeszłością Skibora? Anuż tam kryją się odpowiedzi. Niekoniecznie. Nasi agenci cieszą się pewnymi przywilejami. Przesłuchiwanie ich może mieć przykre następstwa. Niewiele mnie obchodzą ich przywileje. Zamierzam prowadzić śledztwo na własnych warunkach. Niech będzie. Czas nas goni. Zgodzę się na wyjątek. Niniejszym zezwalam ci przeszukać jego mieszkanie, zanim stracimy kolejny silos. Gdzie znajduje się kwatera Skibora? W sektorze agentów, rzecz jasna. Przeszłość Skibora, nowe zadanie. Właśnie, bo mamy jakieś punkty nauki, nie? Czy ja mogę coś założyć lepszego? Potrzebuję siły. Siła... Ćwiekowana pałka. Ten naganiacz jest fajny, ale zanim ja to założę, to dajcie spokój. Ten nóż do masła chyba chciałam założyć, bo to jest naprawdę super broń. Zręczność plus jeden i siłę potrzebuję. Także zręczność plus jeden to na pewno możemy sobie dać. I teraz pytanie. Ewentualnie spryt podbijemy do 30, bo to też było dosyć istotne. I dajemy sobie w siłę jeden punkt. Tak to rozdysponujemy. Misje sobie na razie schowam główne. Ignadont, agent albów, przeszłość Skibora.
Dobrze, to chodźmy w takim razie. Ciekawi mnie, bo teraz tak, pokazuje mi Irisę na pomarańczowo. Tak, a na żółto mi pokazuje kwaterę. Dobra, czyli kwatera powinna być chyba w tym budynku. I teraz na górę. No i zobaczymy, co uda nam się tutaj znaleźć. Miejmy nadzieję, że coś przydatnego. I to tutaj dalej. I kto tutaj jest? Cholera wie. Co tutaj robisz? Przeszkadzasz w toczącym się śledztwie. Masz jakieś imię? Zalik. A skoro się dowiedziałeś, to lepiej odejdź. Jeśli ktokolwiek musi stąd iść, to prędzej ty. Zjawiłem się tu na prośbę Irisy. Irisy? To wszystko zmienia. Stoimy po tej samej stronie. Wygląda na to, że obaj szukamy sprawców zniszczenia Silosu. Irisa nigdy o tobie nie wspominała. Nic dziwnego. Zadanie przydzielił mi Eleksator Azok. Pragnie przyspieszyć dochodzenie, dlatego zaangażował się w tę sprawę na równi z dowódczynią Irisą. Niestety sam zbyt wiele nie dokonam. To może sobie pomożemy. No, wolałabym działać sama. Nie interesuje mnie to, kolego. Działam sam. Ja zazwyczaj też, ale to nie zależy od nas, prawda? Jeśli nasza współpraca przyspieszy śledztwo, to Eleksator Azok będzie na nią nalegał. Wobec tego połączmy siły i skupmy się na zadaniu. W porządku? I co do tej pory ustaliłeś? Nie odkryłem żadnego związku z Kibora z wybuchem. Ta kwatera nie różni się zbytnio od pozostałych. Te same meble, wyposażenie. Z jednym wyjątkiem. Sejfem. Niestety nie zdołałem go otworzyć. Nic dziwnego. Fajną szczękę widzimy. Tu potrzeba czegoś więcej niż krzepy. Ale nie pojmiesz tego bez pewnej dozy inteligencji. Dałem radę złamać mechanizm blokady, który nie pozwalał włamywaczom wpisać kodu. Niestety go nie znam. I w tym tkwi szkopuł. Dobra. No, zhakowałabym, ale ja nie mam umiejętności hakowania. Spróbujmy go zhakować. To nierealne. Już sprawdziłem. Nie odejdziemy stąd, dopóki nie dostaniemy się do środka tego cholerstwa. Poinformuj mnie, jeśli się na coś natkniesz. Wiecie co, ja jemu kompletnie nie ufam. O, proszę bardzo, trafiłam. 10:32, 13:57, 19:48, 23. Koniec nagrania. Mam nagranie, które przypuszczalnie nam pomoże. Szacuneczek. Musiałem je przeoczyć. Skąd jednak pomysł, że będzie zawierać kod? Ponieważ wymieniono na nim losowe liczby. Co to za liczby? 10, 32, 13, 57, 19, 48, 23. Mimo to moim zdaniem wiadomość wydaje się niepełna. Nie ma tu żadnej losowości. To godziny i wiem, czego brakuje. Niby skąd? O każdej z tych pór Skibor otrzymywał przydział Eleksu. Moim obowiązkiem było to wszystko wyliczyć. Brakuje czternastki. Jeśli pozostałe trzy liczby okażą się błędne, to ostatnio bez wątpienia otworzymy sejf. Wprowadź ją. Wtedy wyjdzie na jaw, czy się pomyliłem. No dobra. Z tego, co się mi wydaje, to powinniśmy mieć tutaj kod. Tak, 23, 14. To spróbujmy. 23, 14. Gotowe. Mamy Alex. Ubranie kleryka. Trochę ubrań kleryka. Znalazłem je w sejfie w domu z Kibora. I mały żółty kamień. Zobaczymy, co powie o tym Zarik. Otworzyłem sejf z Kibora. Co ukryto w środku? Ubranie kleryka. Mówi ci to coś? Nic. Tylko rodzi kolejne pytanie.
Chcę się jednak temu przyjrzeć. Na pewno tkwi w tym jakiś trup. Nie, nie oddam go. Przecież mieliśmy sobie pomagać. Poza tym wyświadczyłeś mi ogromną przysługę. Pora, bym się odwdzięczył. Nie widzę tu związku z ubraniem. Jeśli zależy ci, aby albowie patrzyli na ciebie przychylnym okiem, musisz wywrzeć odpowiednie wrażenie. Gdy zabiorę te rzeczy do Irisy i opiszę, jak dużą rolę odegrałeś w śledztwie, wpłynie to na twoją reputację w depozytorium. Jestem zwiadowcą i wysłannikiem Azoka. Moje słowo bardzo dużo znaczy. Nie. Zatrzymam to ubranie. Dlaczego? Przecież się w nie nie zmieścisz. A poza tym ja znałem Skibora o wiele lepiej. Jeśli przywłaszczysz sobie dowód, możemy przegapić kluczową wskazówkę. Przypomnieć ci, że zaliczasz się do kręgu podejrzanych? Nie zamierzałem tego wywlekać, ale nie pozostawiasz mi wyboru. Powinieneś ze mną współpracować dla własnego dobra. Nie spodziewaj się innej odpowiedzi. Cholera! Straciłem cierpliwość. Jeśli nie usłuchasz głosu rozsądku, wydrę ci to siłą. Hej! Seriously? Gościu! Dobra, wiecie co? Zaskoczymy go z tej strony. Dawaj, Jax, złaś! Ajajaj! Niedobrze. Gdzie ten cymbał? Nie mam pojęcia, ale biegnę prosto do Irisy. Tragedia. Czy ja dobrze biegnę w ogóle? Dobiegłam do Azoka. Czyli źle pobiegłam. Niech tu się nie da przez tą szybę. Wiecie co? To ja się w takim razie wczytam. Szybki zapis chyba. To będzie. Okej, to jest po otwarciu sejfu. Dobra, spróbuję otworzyć. Tutaj robimy tak samo. Dobra, masz. Dobrze. Proszę bardzo. Ciekawe. A? Co takiego znalazłeś? Ślady Eleksu. Choć wcale nie powinno ich tam być. Porcje Eleksu dla Skibora pakowano w sposób szczególny. Konsumował je, nie naruszając pieczęci. Co? Dlaczego? Było to konieczne, by podtrzymać proces zmian, jakie przechodził. Towarzyszyłeś Skiborowi w drodze do depozytorium. Zgadza się? Tak. I co z tego? Czy przytrafiła ci się okazja, by przeszukać jego rzeczy w trakcie podróży? Czy miał przy sobie Eleks? Taki, którego nie zalakowano? Dlaczego to dla ciebie takie ważne? Bo stanowiłoby odstępstwo od normy. To jak? Nie. Niczego takiego nie zauważyłem. Dobrze. Sprawy i tak wydają się dość pogmatwane. W każdym razie trzeba zgłosić to odkrycie. Irisa pewnie bardzo się niecierpliwi. Zajmę się tym. Za mną. Mogło być gorzej. Dobra. Ogólnie okłamałam go, ponieważ powiem wam szczerze. Nagrywam ten odcinek drugi raz, bo miałam... Jezu, miałam felerną wpadkę przy nagrywaniu. I... Zarik jest ogólnie mędą. Sami wiecie, że ukradł mi to ubranie w pewnym momencie, ale go zgubiłam. Więc teraz zrobimy tak, że nie powiedziałam mu o tym Eleksie. Bo faktycznie dostaliśmy od Skibora Eleks. Wezmę się, zapiszę powiedzmy gdzieś tu. I zobaczymy, co nam wyniknie z całej tej sytuacji. Dowódczyni Irisa, zakończyliśmy dochodzenie w kwaterze Skibora. W takim razie zjeżdżaj do Azoka, czy gdzie tam cię poniesie. Nie chcę słuchać raportu od ciebie. Sądzę, że to kluczowe, bym ja przedstawił wyniki. To musi poczekać. Muszę pomówić z twoim towarzyszem. Dlaczego współpracujesz ze zwiadowcami Azoka? To nie należy do twoich zadań.
Zarik dotarł do kwatery Skibora przede mną. Ja... To kłamstwo. Przyszedłem tam w samą porę, aby powstrzymać go przed zniszczeniem ważnego dowodu. Twoim zdaniem to właśnie chciałem zrobić? Jego reakcja mówi sama za siebie. Najlepsze, co można uczynić, to usunąć go z depozytorium. Chciałbyś, co? Cisza! O jaki dowód chodzi? W sejfie Skibora leżał mundur kleryka. Sytuacja jest jasna. Skibor był podwójnym agentem, a Jax jego wspólnikiem. Zaraz skopię ci dupę. Oto twoja sytuacja. Dosyć. Interesują mnie fakty, a nie przypuszczenia. Natychmiast udaj się do Azoka i oczekuj dalszych rozkazów. Ale... Odmaszerować! Tak jest. Oby tym razem moje rozkazy zostały wykonane co do joty, bez dalszych komplikacji. Zarik próbuje mnie wrobić. Nie widzisz tego? Nie absorbują mnie wasze sprzeczki. Nie zdajesz sobie sprawy z powagi sytuacji, prawda? Wiesz, co się stanie, kiedy depozytorium upadnie? Jeśli te niekończące się ataki osłabią nasze morale? I tak ledwo stawiamy opór najeźdźcom. Bez naszego udziału zagłada czeka nie tylko Ignadon, lecz także cały świat. Poziom zabezpieczeń bazy stanowi gwarancję przetrwania nas wszystkich, włącznie z tobą. Zrobiłem, o co prosiłaś. Czego jeszcze chcesz? Żebyś dalej prowadził tę sprawę. Podejście Zarika ma swoje wady. On nie potrafi się skupić i wyciąga błędne wnioski. Główny cel ataku, jego sprawca. Trzeba ustalić, co dokładnie zaszło. Jeżeli ludzie wciąż będą mi rzucać kłody pod nogi, nie zajdziemy daleko. Poradzisz sobie. Raz już zdołałeś odszukać poszlakę. W związku z tym rozkazuję wam kontynuować współpracę. Wykorzystasz swoje bogate doświadczenie i udasz się do kleryków pod dowództwem Zarika. Jeśli Skibor faktycznie działał jako podwójny agent, w ich bazie znajdziemy na to dowody. Zrozumiałem. Sprawdzę, czy klerycy są w to zamieszani. Razem sprawdźcie. Zarik przypilnuje ciebie, a ty jego. Straż! Będziecie towarzyszyć Jaxowi, dopóki nie opuści terenu depozytorium. Ma rozkaz natychmiast udać się do kleryków razem z Zarikiem. Tak jest. Nie potrzebuję niańki. A ja kolejnych problemów. Znikaj stąd. Idź się dogadać z Zarikiem. Słyszałeś, dowódcę? Idziemy. Co? W porządku. Nieważne. Dobra, to idziemy. Lepiej się nie zatrzymywać, bo pan strażnik jest mega wredny. Jak widzę, no nie da się inaczej tego zadania rozwiązać, tylko że ja sobie nie zaznaczyłam questa. I teraz będę szukać Zarika pół lat, pół wieku. Przypnij Zarika do muru. Idziemy tutaj. Czyli będziemy szli w stronę Eleksetora. Okej, okay, już pomału rozumiem miejsce, już się tak chyba gubić nie będę. Dla strażnika raczej miła nie mam zamiaru być, bo jest straszną pipą, wredną. Szukam Zarika. Opowiedział mi, co się stało. Podobno twoja pomoc na niewiele się zdała. Czego dokładnie od niego chcesz? Zamierzam pójść z nim do kleryków. Mogą być zamieszani w atak na Silos. Zakładam, że zleciła wam to dowódczyni Irisa. Wypuszczam go tylko na tej podstawie. Poszukaj go w sektorze zbieraczy. Miał się tam udać, aby coś sprawdzić. No dalej, ruszaj się. Marsz do sektora zbieraczy. Zaczynasz mnie ostro wkurzać. Po prostu staram się dopilnować, byś nie trwonił czasu i spełnił zadanie. Do dzieła! Dobra, panie strażniku, już idę. Dobra, zejdziemy normalnie. Nie będę tutaj używać jetpacka, bo to jest bez sensu. No, mamy questa bardzo ciekawego w sumie. Nie spodziewałam się, że dojdzie do wybuchu Silosa. No, ale dobra, cudownie. A teraz idziemy się dogadać z Zarikiem.
Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Coś mi się wydaje, że nic dobrego. Ale to się jeszcze okaże. O Jezus, biegnij, Jax. Nie ufam agentom. Twój brak zaufania jest bezpodstawny. Oni tylko pilnują dyrektywy. Dobra. Zarik gdzieś tu powinien być. Chyba tam stoi. Znów się spotykamy. Tak. I co z tego? Jesteś mi winien wyjaśnienie. Poza tym stoisz mi na drodze. Co tutaj w ogóle robisz? Irisa kazała nam zinfiltrować kleryków. Do reszty ją pojebało? Mnie też nie przypadło to do gustu. Po pierwsze morderca, a po drugie zdrajca. Jak ci się coś nie podoba, to pomów z Irisą. Ja mam dość twojego pieprzenia. Nie można sprzeciwić się jej rozkazom. Pod karą śmierci. Obaj o tym wiemy. Wspominała o czymś jeszcze? Tak. Podobno to ty dowodzisz. To jedyna sensowna decyzja. Zanim wyruszymy, doprowadź swój sprzęt do porządku. Nie zamierzam po drodze dzielić się z tobą amunicją. Jak będziesz gotowy, znajdź mnie przy południowym wyjściu. No i dobra. Robota skończona. Od ciebie zależy nasze bezpieczeństwo. Pamiętaj o tym. Czy to oznacza, że wreszcie mam cię z głowy? Raczej to, że powinieneś się bardziej przykładać. Idź po swój sprzęt i wreszcie się stąd wynoś. Jezu, gościu! Dobra. Misje główne to może niekoniecznie agent Albów. Spotkaj się z Zarikiem przy południowym wyjściu z depozytorium. Mam jeden punkt umiejętności. Czy mnie to jakoś uświęca? Chyba niekoniecznie. Siły mam mało. Umiejętności. Walkę na razie nie dam. Cios w plecy. Pełna ochrona. To by się przydało, bo ostatnio nie wiem, czy zauważyliście, ale obrywałam dosyć solidnie. Tylko, że ja nie mam kryształków, nie wiem jakim prawem i cudem. Ale mamy też sporo rzeczy na sprzedaż. Kogo mi pokazuje jako mojego nauczyciela od ochrony? Tutaj u Morkonów. To lecę w takim razie. I zobaczymy. Tylko nie wiem, do czego mi go nagle odznaczyło. Gosta mnie tego uczy? No to dobra, do Gosty. Teraz, żeby się nie pogubić, jak ja mam iść? Tu na wprost. Tak, i teraz tutaj po schodach na dół. Nie po tych schodach, tylko po kolejnych schodach. Tutaj. Mamy też oczywiście dalej do zrobienia te zawody Gosty. I mamy też chyba jeszcze jakiegoś innego questa. Te chore szczury, to też jest zadanie od kogoś. Nie wiem, czy nie od Batulgi przypadkiem. Tylko, że ja chyba nie mogłam z nim o tym rozmawiać. Ale wzięłabym, sprawdziła tak dla pewności. Tak. A kto pyta? Oskarżamy cię o posiadanie zakazanych przedmiotów. Co? Mnie? O odprawianie heretyckich rytuałów. Nie. To niedorzeczne. Oraz o zakłócanie równowagi i porządku wśród Morkonów. Karą za to jest śmierć. Czy chcesz coś powiedzieć, zanim zostanie wykonany wyrok? Nigdy nas nie uciszycie! Dopadnę cię! Okej, okay, to cudownie. Gosta jest pode mną, nie? Sprawiedliwość dosięgła kolejnego. To gratuluję, gościu. Jak się schodziło do tej pieprzonej piwnicy? Ja już zapomniałam. Gdzieś tu Batulga powinien stać. Jezu, nie było mnie tutaj tylko chwilę w tym obozie i ja już nie wiem, co gdzie jest. Dziękuję. Czy ty masz dla mnie jakiegoś questa? Nie, możesz mnie o walce uczyć. To ja nie chcę. Muszę po prostu wypatrywać te chore szczury. Gosta.
Szukam informacji, mogę się bić. Dixon nie żyje. Dixon nie żyje. Co? Nie żyje? Nie miałeś go zabijać, durniu! No po prostu świetnie. Taki dobry interes psu w dupę. I co, pewnie chcesz dostać nagrodę? Dobrze, trzymaj. Należy ci się, nawet w tych popieprzonych okolicznościach. Proszę, oto twoja dola oraz wygrana. Ja zgarniam 10%. Daj znać, kiedy poczujesz się gotów do następnej walki. Powiem ci, z kim się zmierzyć. Myślałam, że odebrałam już nagrodę, ale okej. Co masz na sprzedaż najpierw? Sprzedaj. Dwuręczne bronie. Tej na pewno nie będę zakładać. Także myślę, że możemy ją sprzedać. Tutaj strzelba, te łuki. To bym sprzedała. Chociaż moment. Nie sfinalizujemy wymiany. Resetujemy wymianę. Bo ja bym tutaj coś zrobiła innego. Maska to może zostanie. Nakrycie głowy morkonów. Ubranie berserków. Sprzedaj mi to. Eliksiry? O, mam jeden do inteligencji. Moglibyśmy to sobie wypić. Dopalacze to może zostawię. Ale z tego syfu na dole byśmy coś sprzedali. Na pewno tutaj. Notatki to zostaną, ale... Górnictwo dla opornych to też może zostać. Uwaga, te łupieżcy, to niech będzie tylko jedno. Duży róg. Te rzeczy to akurat zostawię. Mam jedną torbę eliksiru do otwarcia. Starą lampę, takie rzeczy jak papier, to my to możemy opychać. Symbol Kana, po co mi to? Symbol Rawaka, też mi to niepotrzebne. Holoprojektor, miękki papier, cudownie, nie chcę. Dzienniki zostawiamy, papieroski wszystkie, stara apteczka i już mamy dużo więcej kasy. Trofea na razie zostawiam, ale jeszcze te bronie bym przejrzała. Odnośnie tych łuków, to który jest lepszy? Ten myśliwski jest do dupy, ale mogę go tylko nosić, tak żebyśmy sobie zostawili jeden tutaj. Strzelbę zostawię, ten bojowy nie chcę tego. Maczuga, już tego nie będę nosiła. Prosty brzeszczot, topory berserka. Pałasz, do widzenia. Ostrze kuriera. Nie wiem, czy to założę. Tutaj to może bym akurat zostawiła te bronie. Akceptujemy wymianę. I teraz naucz mnie czegoś. Tego mnie na razie nie nauczysz, ale tego możemy się nauczyć. No i dobrze. W porządku. Jak my stoimy z czasem, bo się tak zaczynam zastanawiać? No mamy jeszcze chwilę, ale myślę, że do kleryków to byśmy się udali już w kolejnym odcinku. Czy my mamy jeszcze coś do zrobienia takiego na szybko? To jedzenie dla Crane'a. Mogłabym kupić ziarna kawy, ale wydam na nie pierdyliard kasy po prostu. Co masz na sprzedaż? Ty nie masz czegoś takiego jak ziarna kawy chyba, czy masz? Nie masz nawet ziaren kawy. To ciekawe. Ej, no wydawało mi się, że sprzedałam. Aha, bo to moje, dobra. To tutaj na razie nic. Moglibyśmy się pobić z kimś, ale czy chcę, to nie wiem. Weźmy sobie, odznaczmy to. Tawar, wyeliminuj trolla, to nie, Karakis. Attila, zawody gosty. Towarzysze, gala dyplomatyczna, machlojki, zabezpieczenie terenu. Widocznie żyją gdzieś na północy. Okej, twarde negocjacje, wspólne dążenia, zakażenie, to na razie zostawiamy. Trzeba korzystać z okazji, jeśli... Polowanie na Crane'a, polowanie na Erin, to nie, jedzenie dla Crane'a. No to bym chciała zrobić, bo wtedy możemy Crane'a zabić. Tylko no... Wygląda na to, że wciąż są goli. Wiecie co? Zróbmy tak. Przenieśmy się do krateru. Tam ta babka mogła nam coś sprzedać. Ewentualnie, też jedna sprawa, którą fajnie by było zrobić. Tylko muszę sobie odpalić telefon do tego. Podobno możemy zdobyć teraz te okulary jakoś, te przeciwsłoneczne, które będą nam pokazywały,
gdzie się co znajduje. I tak się składa, że mam zdjęcie pokazane, gdzie to jest mniej więcej. Tak, żebyśmy sobie weszli w mapę. I to będzie gdzieś tutaj. Dosłownie tu. Weźmy sobie tutaj, postawmy na przykład taki znak. I pobiegnijmy tam. Chociaż to trochę głupio zaznaczyłam. Okej, mogę też w ten sposób zaznaczać. Tak, chcę usunąć. Ciebie odznaczymy i zaznaczymy sobie tak. To będzie dużo wygodniejsza sprawa. Nie wiem, czy rozmawiałam już z wszystkimi w tym obozie i czy wszystkie zadania żeśmy zrobili, ale wydaje mi się, że raczej wszystko tu mamy ogarnięte. Tymi ziarnami kawy też się możemy zająć, ale na razie to właśnie chciałabym tutaj zdobyć te okulary. Skoro jest taka możliwość, to dlaczego by nie skorzystać, prawda? One nam się naprawdę przydadzą, szczególnie, że jesteśmy na takim etapie, że ja powinnam już je dawno mieć. Dobra, gdzieś tutaj są te okulary. Nie pomaga mi to zbytnio. Ale musimy się rozejrzeć po tym obszarze. Może gdzieś tutaj na górze na przykład będą. Jest szczur. O, proszę bardzo. Okulary przeciwsłoneczne. Znalazłam je praktycznie od razu. Także wycelowałam normalnie pięknie, równo. Okulary przeciwsłoneczne. Stracimy trochę ochrony, ale warto. W tych okularach lepiej widzę przedmioty. No i teraz to można żyć. Widzicie? Cudowne. Także zabierzemy sobie wszystko, co tutaj jest. Wiecie, też można coś łatwo ominąć. Mimo wszystko, ale nie ma aż takiej tragedii. Mamy kuszę. Śród, pieniądze. Tutaj jeszcze jakieś rzeczy. Stary garnek, miód. Cudownie. Tam na dole też coś się jeszcze znajduje. No i teraz to ja mogę sobie spacerować, jak nie wiem. Moi drodzy, wydaje mi się, że jeszcze byśmy może podbiegli do tej handlarki, co handluje tymi ziarnami kawy. I może byśmy kupili te ziarna. I wiecie co. I byśmy oddali to temu gościowi. Wędrowny kupiec, Wiki to miała na pewno. Tylko, że mogę ją zaznaczyć? Mogę. W porządku. Dobra. Normalnie się cieszę, że mamy te okularki. Ja w ogóle lubię Jaxa strasznie w tych okularach. Chociaż tak jak mówię, straciliśmy troszeczkę pancerza. Ale nie wadzi mi to ani trochę. Najważniejsze, że je mam. Wreszcie po tak długim czasie. Można je też znaleźć oczywiście w innych miejscach. Ja ostatnio znalazłam, znaczy ostatnio, jak robiliśmy zadanie uczeń Tilasa, to znalazłam okulary, które nam podświetlają wrogów na radarze, czyli na minimapie. Wiki, co sprzedajesz? Oczywiście wiemy, że ziarna kawy sprzedajesz. Bardzo dobry kapelusz rebelianta. Wygląda dobrze. O matko, ty masz tak mało tego. Dobra, zaakceptuj wymianę. Moment, ona miała napój eleksowy. I ma też do siły. Ale punkty atrybutów to by było fajne, tylko że 500 sztuk złota. Czy to by się odnawiają nasiona, znaczy się nasiona, matko, ziarna kawy? Oczywiście, że nie. Bo po co? Ale tu jest jeszcze jeden handlarz. Gdzieś. Tutaj ta pani była. Cześć, Irina. Co ty masz? Masz z jedzenia surowe szczurze mięso. No to chyba nie dzięki. Receptura średniego napoju eleksowego. Ja chyba mam taką recepturę. Jezu, nie chciałam. No to dalej nie mam ziaren kawy. Jeszcze tu jest jeden handlarz przecież, który też nas może uczyć. Więc może on będzie miał też jakieś ziarna kawy. Sporo pieniędzy to kosztuje, ale no, zadanie to zadanie. I dobrze by było to zrobić.
Gościu jest tutaj. Cześć, Mik. Nie chciałam się niczego uczyć. Okej, masz ziarna kawy. Tylko ile ja potrzebuję tych ziaren, żebym nie strzeliła gafy? Dziennik. Jedzenie dla Crane'a. To są 2 do 30. 22 nasiona potrzebuję. Co masz na składzie? 22 nasiona. Dobra, no bywa. Czy ty miałeś też chleb? Nie. Możemy spróbować iść do Crane'a, ale... Moment, mam zaznaczone to zadanie? Nie mam. Możemy spróbować, chociaż wydaje mi się, że bez chleba nic nie zrobię. Chyba, że twórcy poprawili ten błąd. Bo jak my mamy tutaj ten chleb zaznaczony? 3 chleby. Powinno być 5, nie 3. Więc wydaje mi się, że dalej ten błąd będzie występował jednak. Ale możemy spróbować do niego podejść. A jak nie, no to się pójdzie dokupić chleb. Jax, możesz skoczyć? Dziękuję. Ktoś się zdenerwował, że przeskoczyłam przez płot. Cudownie. Gościu jest na piętrze? Cholera, gdzie ja to podziałem? Co do zapasów... Co do... Tak, o, proszę. Wow. O, wspaniale. Uwierz, kamień z serca. Naprawdę zasłużyłeś na swoją nagrodę. 100 kryształków? Co to ma znaczyć? Obiecałeś mi 2 razy tyle. O, no tak. Wybacz, jestem nieco roztrzęsiony. Proszę, oto reszta. Dobra, słuchaj. Muszę spadać. Bardzo mi się śpieszę. Dokąd się wybierasz? Na zachód stąd, do starej chaty. Na początek się nada, tylko nikomu nie mów. Wyznaczyli za ciebie nagrodę. Wiedziałeś o tym? O kurwa. To było do przewidzenia. Ale ja... Ale... Pora zwiewać. Zejdź mi z drogi! Nie tak szybko. Ostrzegam cię! Popełniasz błąd! Nie poddam się bez walki! Sprawdźmy, na co cię stać. Kurwa. Serio tak chcesz to załatwić? Nie ułatwię ci tego. Tylko podejdź, dupku! No i co ty mi... O kurwa! Co ty mi... Ja pierdykam! Co jest grane? No teraz to było przegięcie, Jax. Dobra, bo ja się trochę, wiecie... Nie wiem, jak się do tego odnieść. Dobra, bo gościu też nieźle mnie leje. Dobra. Weźmy coś, łyknijmy. O, odzyskałam wszystkie te rzeczy. Dobra, Jax mi teraz będzie stękał przez chwilę. Dobra, to oddajmy zadanie. Polowanie na Crane'a od razu. Dzisiaj troszeczkę dłuższy odcinek, ale to chyba dobrze, bo żeśmy rozwiązali parę zadań. Więc ja tam się w sumie cieszę. No... Dobrze, że się nauczyłam mimo wszystko tego pierwszego poziomu, żeby zredukowało nam te obrażenia. Dobra. Witam. Co do zleceń... Zająłem się Crane'em. Gdyby tak prosty cel nie gryzłby już piachu, zacząłbym się o ciebie niepokoić. Nie chcę już więcej o nim gadać. Masz. Jego żałosne szczątki zostawimy tam, gdzie leżą. Jeśli muchy złożą w nich jaja, to stanie się bardziej przydatne niż za życie. Podzielisz się informacjami dotyczącymi Erin? Należała do ekipy Logana. Na pewno o nim słyszałeś. To ten robal, co kiedyś rządził fortem. Kiedy przejęli go berserkowie, zdecydowała się szukać szczęścia na własną rękę.
Daleko nam do fortu. Co to dla ciebie za różnica, czy żyje, czy umrze? Stanowi konkurencję dla naszych ludzi. My odwalamy brudną robotę, a ona zgarnia korzyści. A okradać bandytę, to znaczy okazywać brak szacunku dla jego umiejętności. Najwyższy czas położyć kres tym jej gierkom. Nie myśl tylko, że łatwo się podda. Nie pierwszy raz ją ścigamy. Jak dotąd potrafiła przewidzieć każdą pułapkę. Cudownie. Wiecie co? Moi drodzy, zakończymy sobie w tym miejscu odcinek. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten materiał i nagrywać kolejny, bo ostatnio nie było odcinka i chciałabym troszeczkę ten jeden materiał nadrobić. Także lecę nagrywać i do usłyszenia. Cześć!